Poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. Wtorek, 19 października, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Samorząd Województwa Dolnośląskiego razem z Fundacją Biegaj dla Zdrowia realizują akcję Ty też możesz. Chodzi o promowanie i umożliwianie aktywności osób z niepełnosprawnościami. Jednym z utrudnień jest dla nich dostęp do wózków, które przystosowane są do poruszania się w terenach rekreacyjnych. Uruchomione więc zostały wypożyczalnie, w których będzie można z nich bezpłatnie skorzystać. Organizatorem akcji Ty też możesz jest Fundacja Biegaj dla Zdrowia. Wspiera ją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To oni połączyli siły w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz rodziny. Wspomniana aktywizacja odbywa się za sprawą spacerów. Pokazujemy, jak można spędzać wolny czas. Akcja jest dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i obejmuje powiaty milicki, wrocławski, karkonoski, strzeliński i kłodzki. Bardzo dobra jest inicjatywa, która łączy wiele osób o dobrych sercach i dobrych pomysłach, bo mamy tutaj i uczniów szkoły, mamy tutaj wolontariuszy, którzy zachęcają osoby z niepełnosprawnościami do aktywności fizycznej. No i jesteśmy my jako Urząd Marszałkowski, który gdzieś połączył tych wszystkich ludzi. Efektem tego jest właśnie to. Myślimy, że świetna akcja. Akcja jest fantastyczna i fajnie, że dzieciaki mogą skorzystać w ogóle z takiego wyjścia, nie siedzą zamknięte, dlatego jesteśmy całym sercem za tym, żeby to organizować. Przy okazji można było bezpłatnie wypożyczyć jeden z tych wózków biegowych. Wózki, które zostały złożone w szkole w Ludowie Polskim. W wybranych miejscach na terenie 5 powiatów wózki są dostępne do nieodpłatnego wypożyczenia. Nasza szkoła prowadzi naukę w zawodach, które podczas swojego cyklu nauczania mają obróbkę metali i w ramach tych zajęć pomyśleliśmy, że można by było robić jako zajęcia dydaktyczne zajęcia, podczas których będą produkowane takie wózki. Tak się zrodził pomysł. Te wózki pozwalają na to, żebyśmy sobie biegali na przykład po ścieżkach leśnych, czy parkowych, czy poszli z nimi w góry. One są takim odpowiednikiem roweru miejskiego, takiego z wypożyczalni, czyli nie są to konstrukcje bardzo nowoczesne, natomiast bardzo wytrzymałe, proste w naprawie, takie, które nie jest łatwo uszkodzić. Chcemy, żeby właśnie te wózki były dostępne w miejscach dostosowanych, przy tych trasach, które tutaj wspólnie uznaliśmy, że są dobre, że spełniają te kryteria dostępności. Chcemy tam, żeby w tych pobliżu tych tras właśnie te wózki były, żeby można było je wypożyczyć, spotkać się, po prostu cieszyć się pięknem Dolnego Śląska. Jak widać, wózki sprawdziły się, nawet w trudnym, błotnistym terenie. Jednak co do opinii, oddajmy głos samym użytkownikom. Bardzo dobrze. Fajnie. Dlaczego? Bo są bardzo podróżowe. Fajny wózek? Tak, fajny. A dlaczego jest fajny? Bo wygodnie jest. Tak? Tak. I co na takim wózku można robić? Jechać szybko. Moja córka korzystała z tego wózka i jest bardzo zadowolona. Tym bardziej, że ona chodzi kiepsko, więc dla niej ta wycieczka na tym wózku była na tyle przyjemna, że dzisiaj postanowiła jednak wstać i pojechać po raz drugi. Gdyby jej się nie podobało, nie byłoby takiej możliwości, żebyśmy tutaj byli. Akcja Ty też możesz wraz z tymi wózkami niebawem odwiedzi nasz region. Już 6 listopada warsztaty odbędą się w Karpaczu.
Zapisy prowadzone są mailowo oraz telefonicznie. A teraz zapraszam na wydarzenia w skrócie. 3 nielegalne maszyny do gier losowych o wartości ponad 30 tysięcy złotych zabezpieczyli bolsajcy mundurowi w ramach współpracy z funkcjonariuszami kontroli celno-skarbowej. Na maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Nadal rosną dobowe liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W poniedziałek w całym kraju było ich niemal 4000, a dokładnie 3931. 153 takie przypadki zanotowano na Dolnym Śląsku i 11 w powiecie bolesławieckim. To wszystko były rekordowe liczby tej jesieni. W całym kraju zmarły wczoraj 64 osoby zakażone. 5 z nich to byli Dolnoślązacy. W piątek 29 października w kinie Forum odbędzie się Noc Napoleońska. W jej ramach odbędą się spektakl laserowy, inscenizacja komedio-opery Stanisława Moniuszki, Karamiol, czyli Francuzi lubią żartować, oraz promocja publikacji Muzeum Ceramiki opowieści napoleońskie pogranicza śląsko-saksońskiego. Wstęp będzie bezpłatny, ale wcześniej należy odebrać darmowe zaproszenia w kasie kina Forum. Bolesajccy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który przywłaszczył sobie telefon komórkowy zostawiony przez nieuwagę przez dziewczynkę w miejskim autobusie. Zastawił go następnie w lombardzie. Policja dotarła do telefonu i ustaliła sprawcę kradzieży, który jest recydywistą. Grozić mu teraz będzie kara do 7,5 roku więzienia. W minioną sobotę obchodzone było Święto Województwa Dolnośląskiego. Ustanowiono je w 2010 roku na Dzień Świętej Jadwigi, patronki Dolnego Śląska. Uroczystość odbyła się w Operze Wrocławskiej. Z tej okazji wręczono nagrody i wyróżnienia Dolnoślązakom. Honorową obywatelką Dolnego Śląska została Angelika Borys, prezes Stowarzyszenia Polaków na Białorusi. W Teatrze Starym świętowano 20-lecie współpracy powiatu bolesławieckiego i powiatu budziszyńskiego. Z tej okazji starostowie obu powiatów podpisali porozumienie partnerskie, które jest kontynuacją układu zawartego 1 czerwca 2021 roku. Głównym celem współpracy jest budowanie wzajemnego zrozumienia, poszanowania oraz wsparcia obywateli obu krajów. Łatwym zwycięstwem 3-0 zakończył się mecz trzeciej rundy rozgrywek Dolnośląskiej trzeciej ligi siatkówki między BTS Elektros i Faraonem Ziębice. Bolesławianie po tej kolejce awansowali na drugie miejsce ligowej tabeli. Dolnośląskiej trzeciej lidze siatkówki, w której w tym sezonie gra bolesecka drużyna BTS Elektros, rozegrano już 3 kolejki meczów. W pierwszym BTS u siebie wygrał 3-1 ze Spartakusem Jawor. Drugi to była porażka na wyjeździe z Wolejem Wilczyce 2-3. W trzecim bolesawianie znowu zagrali u siebie, tym razem z Faraonem Ziębice. Wyszliśmy naprawdę od początku do końca skoncentrowani. Wydaje mi się, że naprawdę wykonaliśmy bardzo dobrze założenia taktyczne. Tutaj trener nam naprawdę bardzo dobrze to rozpisał, nakreślił, co mieliśmy robić i od początku do końca to trzymaliśmy. Plus wydaje mi się też, że tą koncentrację utrzymaliśmy, bo jednak tam 2 tygodnie temu, gdy graliśmy z Jaworem, wygraliśmy gładko 1 seta, w drugim secie ta koncentracja troszkę uciekła i już później go przegraliśmy. No i później już w trzecim secie trzeba było pokazać jednak, że potrafimy grać siatkówkę i wygrać ten mecz. Wyniki w 2 pierwszych setach meczu z Faraonem były jednoznaczne. W żadnym z nich goście nie przekroczyli 10 punktów. W pierwszym przegrali do 8, a w drugim do 10. To nakręcało dobrą grę bolesławian, ale też wzbudziło pozytywną złość u gości, którzy w trzecim secie nie ulegli już tak łatwo. Na początku chłopaki w 3 seta postawili dość twarde warunki. Było tam około, jeśli dobrze pamiętam, 3-3. Później tutaj Mateusz Saranek, z tego co pamiętam, wszedł na zagrywkę, zrobił parę asów i odskoczyliśmy. No i fajnie, bo kontrolowaliśmy to. Mimo wszystko, że tam była tylko 2-punktowa przewaga, to jednak kontrolowaliśmy to. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie też sobie pracowaliśmy w tej obronie. Wiadomo, jest jeszcze nad czym pracować, ale mimo wszystko wydaje mi się, że bardzo dobrze zagraliśmy.
Tak faktycznie było i to, co działo się na boisku, zyskało uznanie wśród kibiców zgromadzonych na sali, którzy od początku kibicowali swojej drużynie. Ważne jest też jednak to, że sami zawodnicy czuli swoją dobrą grę i pewność realizacji trenerskich założeń. Zagraliśmy dobre zawody, tak jak zakładaliśmy sobie w szatni. Wszystkie założenia spełniliśmy, jakie trener nam przedstawił przed meczem w szatni. Tylko się cieszę, że utrzymaliśmy fajny poziom gry przez ten czas. Spodziewałeś się tej stopniutki? Na to tak szczerze nie zwracałem w ogóle uwagi. Skupiłem się na tym, żeby zrobić, co do mnie należy, czyli przyjąć, ściąć, zaserwować, obronić, zablokować. Wyszło fajnie, cieszę się bardzo. Paweł Kozłowski został MVP tego meczu, co było zwieńczeniem postawy całej drużyny. Początek tego sezonu rozgrywkowego BTS może więc uznać za udany. Po trzech meczach drużyna plasuje się na drugim miejscu ligowej tabeli, ustępując tylko miejsca liderowi, drugiej drużynie Chełmca Wałbrzych. Jesteśmy po drugim meczu w Bolesławcu. Mecz 3-0 wygrany dla nas. Mecz jak każdy inny, każdy żadnego przeciwnika nie należy lekceważyć. Przeciwnik z ziemi przyjechał, przeciwnik można powiedzieć, że słabszy, ale dzięki temu nasz zespół mógł zagrać w rezerwowym składzie. Trener dał wielu zawodnikom młodym pograć. Cieszy mnie dobra dyspozycja naszego rozgrywającego młodego, przyjmujących młodych zawodników, którzy do niedawna jeszcze grali w juniorach. Pokazuje to, że mamy mocny skład, kadrę mamy szeroką, 18 zawodników zgłoszonych do ligi. Myślę, że są takie mecze, w których każdy dostanie swoją szansę. Walczymy o najwyższe cele. Początek sezonu jest łaskawy dla BTS-u Elektros pod względem liczby meczów rozgrywanych u siebie. Na 3 kolejki spotkań w 2 bolesławianie zagrali u siebie. I kolejny mecz 4 kolejki też odbędzie się w Bolesławcu. BTS następny mecz rozegra z Namysłowem. Już serdecznie Państwa zapraszam 23 w sobotę o godzinie 13. Namysłów, zespół z Opolszczyzny, do niedawna jeszcze występujący w drugiej lidze, występujący gościnnie w Dolnośląskiej Lidze. Myślę, że mecz będzie bardzo ciekawy. Drużyna z Namysłowa, która rozegrała już także 3 mecze, plasuje się na 8. miejscu 11-miejscowej tabeli trzeciej ligi. 2 z tych meczów namysłowianie rozegrali z drużynami, z którymi grał też BTS. Przyszły rywal Bolesławian przegrał z Jaworem, z którym BTS wygrał, i przegrał z Wilczycami, które pokonały też Bolesławian. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na środę. Zapowiada się ciepły dzień, a na niebie nawet niewielkie przejaśnienia. Po prognozie nadamy nasze powtórkowe programy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę w Bolesławcu będzie 13 stopni Celsjusza. W środę temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale pojawiać się też będą przejaśnienia. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr do 20 km na godzinę z kierunków południowych.